Czemu służy Muzeum Książki Dziecięcej? Jaka jest jego rola? Przede wszystkim może powiem, komu służy. Służy osobom, które zajmują się zawodowo literaturą dla dzieci i młodzieży. To są oczywiście pisarze, to są krytycy, to są ilustratorzy, wydawcy, publicyści, studenci. Bardzo wiele osób, cała rzesza osób, które przez całe życie albo przez jego fragment właśnie zajmują się tą dziedziną piśmiennictwa. Czemu służy? Służy przede wszystkim przechowywaniu, przenoszeniu jakby w dalsze lata i dalsze pokolenia cudownego księgozbioru liczącego 100 tysięcy egzemplarzy. Są to książki od 1801 roku, czyli praktycznie od samego początku polskiej literatury dla dzieci i młodzieży, aż do czasów współczesnych. Oczywiście mamy także ogromny warsztat informacyjny, mamy książki o literaturze dziecięcej, mamy czasopisma dziecięce również, polskie, obce, książki literatury dziecięcą również w wyborze. Także jest to ogromny księgozbiór i duża służba informacyjna. Ja jestem w muzeum od 19 lat i na początku założyłam sobie, że muzeum nie będzie właśnie spełniało roli tylko czytelni i tylko miejsca, gdzie się gromadzi książki. Chciałam, żeby na wzór innych ośrodków tego typu w Polsce i za granicą, w Polsce nie ma innych, za granicą, żebyśmy także promowali książkę, żebyśmy wydawali pewne nasze własne wydawnictwa, żebyśmy organizowali wystawy, uczestniczyli w konferencjach, nawiązywali kontakty właśnie z podobnymi instytucjami na świecie. I to się stało. Udało mi się zrealizować to wielkie marzenie, które wydawało się ponad siły, ale udało się. Rzeczywiście muzeum ma swoją działalność bardzo rozbudowaną, jak na nasze możliwości, albo i dużo, dużo ponad.